Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Karolina Piekarska i pozdrawiam wszystkich czytelników Biblioteki w Grodzisku Mazowieckim. W Centrum Kultury w Grodzisku trwa akcja pod hasłem Biblioteka ciągle w grze. Dziś w spotkaniu z dziennikarką i pisarką Małgorzatą Piekarską wzięli udział uczniowie gimnazjum nr 3. Nie wszyscy uczniowie do tej pory znali twórczość Małgorzaty Piekarskiej, ale po spotkaniu zadeklarowali, że zapoznają się z jej książkami. To jest kobieta, która ma bardzo ciekawy światopogląd i naprawdę na pewno warto jest zapoznać się z jej twórczością. Czy ja ogólnie za książkami nie przepadam, ale zainteresowała mnie pani i myślę, że zapoznam się z jej twórczością. Małgorzata Piekarska to także reportażystka, autorka m.in. książki Klasa pani Czajki. Nam mistrzyni reportażu powiedziała, że inspiracje do pisania czerpie z autopsji. Zawsze wszystkie inspiracje czerpię z życia. Uważam, że w ogóle nic tak nie inspiruje jak życie, jak obserwowanie otoczenia, obserwowanie ludzi. Właściwie ja od zawsze lubiłam obserwować ludzi na przykład w tramwajach, w różnych środkach komunikacji miejskiej, w miejscach publicznych i wymyślać swoje historie, ich życia. Ja siadam, od razu piszę. Ja w ogóle mam bardzo dobrą pamięć i potrafię tam z tej głowy, w której uważam, że jest wielki śmietnik, wydłubywać tak jak królika z kapelusza iluzjonista, więc ja potrafię tam po prostu zajrzeć do tej głowy i wydobyć to, co mi jest potrzebne. Z reguły, jak już siadam do pisania, to po prostu wstaję bardzo wcześnie rano i siedzę cały dzień, dopóki nie skończę rozdziału. Czyli bywa, że kończę wtedy druga, trzecia w nocy. Nauczycielka Justyna Serzysko przyznaje, że spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami są doskonałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych. Ja myślę, że kontakt z żywym pisarzem, z każdym przedstawicielem jakiegokolwiek zawodu, ale autentycznie wykonującym taki zawód, jakoś urzeczywistnia dzieciom świat, który kreuje, tu w tym przypadku akurat pisarz, i jest zawsze wartością dodaną taką, której my na lekcjach, choćby nie wiem jak bardzo szczerze i autentycznie, nie jesteśmy w stanie przekazać. Także ja się bardzo cieszę, żeśmy się mogli spotkać dzisiaj z autorką utworów dla młodzieży. A już w poniedziałek o godzinie 18 w sali konferencyjnej Grodziskiego Centrum Kultury w ramach dyskusyjnego klubu książki odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem gościem biblioteki będzie podróżnik Jacek Hugo Bader, autor Dzienników Kołymskich oraz Białej Gorączki.